Gnoza oznacza wgląd. Gnoza to poznanie. Jak, po co i dlaczego. Gnoza oznacza widzenie tego, jak człowiek powstaje, jak żyje i jak przemija. Gnoza oznacza słyszenie tego, co mówi drugi człowiek. Obserwowanie tego, co jego słowa wywołują w naszej istocie i podjęcie decyzji. Gnoza to czucie zapachu oddzielenia, doświadczanie swej własnej atmosfery i podjęcie decyzji. Gnoza jest wydarzeniem bardzo indywidualnym. Gnoza to widzenie naszej własnej siły i naszej własnej przestrzeni. Wiedza, że tu oto żyję i pracuję. Gnoza to widzenie, że wszystko jest ruchem, że nic nie jest nieruchome. Poszukiwanie gnozy odbywa się poprzez ruch przeciwny. Odnalezienie gnozy następuje w momencie, gdy wszystko puścimy. Kiedy naukowcy, opisując gnozę, mówią o rewolucji, to jest to słuszne pod warunkiem, że przez rewolucję rozumiemy przemianę wewnętrzną, przewrót w samej istocie człowieka. Gdy ludzie pragną zmieniać warunki zewnętrzne lub gdy tworzą wspólnoty oddzielające się od reszty społeczeństwa, to nie ma to nic wspólnego z gnozą. Prawdziwe grupy gnostyczne nigdy nie zwalczały poglądów innych ludzi lub grup. Celem gnostyków jest przede wszystkim poznanie swojej prawdziwej istoty, poznanie Boga w swoim wnętrzu, rozpoznanie swego własnego stanu i dokonanie wewnętrznej przemiany, by ostatecznie stać się jednością z Bogiem.